ona jest czerwonawa. Mówią, że pochodzi z Azji. Długą drogę przejść musiała, by zamieszkać w mej ciece. Kiedy patrzę na pusty ul, serce mi się łamie, to jest bardzo za blues. Pierwszą pokazał mi ojciec, jedną, jedyną na jakiejś pszczole. Teraz co Rusię spotykam, już wcale nie jest sama. Kiedy patrzę na pusty ul, serce mi się łamie, to jest bardzo za blues. Były paski, kwasy i trucizny, ale ona nadal silna jest. Pszczoły mam chore, coraz słabsze, i prawie wszystkie zniknęły już. Październik, po 10 dniach od aerozolu te pszczoły wczoraj zostały potraktowane amitrazą, zamienione. Miałem tutaj widać ostry, to jest około 200 sztuk. Rodziny nie urosły. Jak do przewidzenia, nie sporo pamiętam, spadło po kwasie mlekowym, ale jeszcze sporo zostało. To, co ja tutaj widzę, to jest to, że tutaj jest dużo roztoczy jasnych. To, co było wcześniej na tej deseczce, na tej wyście, to były głównie czarne roztocze. A teraz są roztocza jasne, sporo, gdzieś 1/3, a może kiedy więcej niż 1/3 jest jasnych roztoczy. Więc młode, które się wygryzły już po tym zabiegu, teraz po amitrazie zginęły. No to przypuszczalnie to jeszcze nie koniec bardzo. Na dennicy jest czerw wywlekany, taki ostatni zgryzany i wywlekany, więc coś tam jeszcze jest pod zasklepem tej warrozy. Jak to się da tu jeszcze kiedyś w listopadzie, końcem listopada czy w grudniu, to jeszcze można coś z nią powalczyć. Dziękuję.